Siemano wszystkim, kurwa, witam. Jebać inne kanały. Waliłem od 5 rano kokainę, ale mi nosi. Psiarnia, spierdalamy, zaraz nas dogonią. O co chodzi z tym treningiem po 5 piwach? O, ktoś jest, siemano. Siema, słuchajcie, testuję mój mobilny stream. Na razie idę jeszcze w ręce, mam telefon. Chwilę oficjalnie zaczynamy, spokojnie. Ale zajebiście, mobilne streamowanie z kozakiem, wariaty. Tak będę streamował, jebać już te gry, kurwa. Będę wdupcał sterydy, będę streamował treningi, kurwa. Jestem piękny, jestem seksowny. Dziwki jebane, hej. Wąsika mam, kurwy jebane. Fajnie, bo ja nie mam przyjaciół ogólnie w normalnym życiu. To będę was miał. Mój chodzący czat. Zajebiście. Dzisiaj ogarnę sobie neta bez mobilnego z Orange. To będzie o wiele lepszy internet. Będziemy sobie na kurwy razem chodzić. Wszystko będziemy razem robić. Konia sobie będziemy razem walić. Po chuj mi prawdziwi przyjaciele. Jestem przystojny? Co? Powiedzcie. Na pleciok! Świnie, fajnie idą świnie. Zobaczcie jak się wyrywasz świnki fajne. Ej, ja będę udawał, że gadam z mamą. Czekajcie. No mamo, bo przerywa. Przerywa mamuś. No będę o 15. Pierogi byś zrobiła, to będziemy oglądać, nie? Ale nie, bo mój pierwszy kontakt z laskami dzisiaj. Kurwa! Ale lagi, ty, kurwa, ale ścina. Treścina, nie? Patrzcie, tłum dupeczek idzie. And today we are in Krakow. Siema. Siema, wariacie. Za mną, kurwa, wariaty są. No. No, zwiedzamy Kraków. Patrz, jaki wariat idzie przede mną, patrz. To mój stary, ty. Tato, tato! Patrz, do syna się nawet nie... Do syna się nie przyznał, jebany. Kurwa, ale ścina. Kto to w ogóle, kurwa, może oglądać, ty? Andrzej, jaki bas będę dzisiaj robił? No i koniec treningu. No na razie rozciągam. Mobilizuję sobie głównie najczęściej grzbietu, żeby potem sobie jeszcze mobilizować łopatki. Lepiej się czuję, jak się rozciągnę przed treningiem. Czemu tylko 360p? Wcześniej miałem problemy, jak szedłem po mieście, żeby wam normalnie to płynnie chodziło i zmieniłem. Teraz trochę tego żałuję, za chwilę to odmienię, tylko po takiej zmianie muszę robić restart streama. Masz świnię jakąś, aktualnie to nie ma świni, ale za mną jest parawan i tam się babka masuje, tutaj. Za tym parawanem się normalnie baba na golasa, kurwa, masuje w majtkach, stringach, ty. Zrobię coś takiego, żeby sobie zaaktywować pracę łopatek. To nie zły stream, kurwa. No, ale wydaje mi się, że najlepszą inwestycją będą te bezprzewodowe jednak słuchawki do iPhone'a, bo co chwilę podchodzić do was, to jest tak trochę chujowo, no i co, przybliżam mordę znowu i takie to jest zjebane. Niezłe triki zajebałem, co? Na drążku. A, nie tylko takie rzeczy potrafię. No i proszę. Znalazłem tą pozycję, to jest to. Absolutnie nie bierzcie też przykładu tutaj ze mnie, bo ta technika cały czas jest jakby dopracowywana, więc jak chcecie po prostu się nauczyć, idźcie do jakichś dobrych specjalistów od trójboju i potem szlifować, bo to trzeba 3000 ruchów takich wykonać, żeby naprawdę się tego nauczyć, być świadomym, bo u każdego ten martwy ciąg czy przysiad troszeczkę inaczej wygląda. Ktoś tam inaczej się troszkę składa, ktoś tam tu miał jakąś kontuzję. Wszystko jest indywidualne. Ja dzisiaj będę robił około, myślę, 6 serii martwych ciągów i po chuj to wszystko, skoro mam stulejkę. Kolego, to nie jest żaden wstyd. Są operacje, a poza tym właśnie dzięki temu, swojej sile i charakterowi odwrócisz uwagę od tej stulejki. A w końcu laska nawet polubi tą stuleję. To stulejka? Stulejka to jest taki szalik na chuju. Taki, kurwa, golf. Masz wyżej po prostu skóry na chuju. Tak, możecie widzieć na pewno takie lekkie zgerbienie pleców. I ciekawe, czy to jest źle, nie? Bo ja nic sam nie wiem już.
Go sumo, plecy, tragedia. Masz jakieś rady, żeby były prostsze? Za parawanem się baba masuje na golasa, ja tam idę po ciężar. Wszyscy na siłowni się tu patrzą i tak, o kurwa, ciekawe czy on tu wykurwi. Ten z dużym nosem. Chyba wyposzło, ale trochę się tam złamałem. Zrobimy 160, ale z garbem i chuj. Chuj są techniką, kurwa, technika jest dla frajerów. Dobra, teraz to zrobimy. Jak teraz nie wyjdzie, to kurwa koniec z tym live'em jebanym. Mi się udało. Mi się udało nie zrobić się pośmiewiska na internecie. Nie, jestem pizdą dzisiaj. Mam chwyt słaby dzisiaj. Kurde, to jestem zawiedziony, ale spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy raz tą 140, znowu 160 spróbujemy. Jeśli ta 160 nie chce drgnąć z moich łap, to sobie odpuścimy ją i zredukujemy sobie tam do 100 czy 80 i porobimy sobie kilka serii martwego ciągu. Też tak ledwo co mi w tych rękach ona jest. Coś tu jest gówno zrobione, coś tu się dzieje złego. Spróbujmy to jeszcze raz, jeśli nie pyknie, to nie będę się już z tym siłował, bo jak mówię, to też jest trochę obciążenie, przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że tu są siłacze na czacie, ale no... To musi mi pomóc. To mi, jak przy tym puszczę sztangę, to proszę wyzywać, proszę mnie wyzywać, jak puszczę sztangę. Pa! Ale też nie do końca zablokowane było. Ale było, wiecie co było? Takiego wypchnięcie biodra zrobiłem i to jest bardzo niekorzystne. To lepiej się garbić, czyli taka sytuacja, że... O! Mega naciska na kręgi z tyłu, to jest chujowe. Ale przynajmniej zapierdoliłem 160 i chuj. Jak dacie radę, to poszotujcie mi w ogóle te martwe, to ja wtedy zrobimy na przykład, jak wrócę do domu, zrobię analizę tego, co robiłem źle. O, to będzie ciekawe. Dobra, kurwa, teraz będę się podciągał. Rudy, ale się zgrzałeś. O, wariaciku, nie tylko teraz się grzeje. Nie, no oczywiście, tak teraz całkiem poważnie, żeby pogadać, to oczywiście u każdego ta technika inaczej wygląda. No i nie każdy dobrze trenuje, ja oczywiście nie mam tej techniki dobrej, cały czas się uczę. I jak mówię, tutaj nie jest żadna nauka, tylko stream, dlatego nie bierzcie przykładu. Nogi chujowe i brak retrakcji łopatek. Weź rozpęd i zajeb tak z pizdy w ścianę. Handla to jest 30 kilo, więc to jest leciutka handelka. Nie, właśnie dzisiaj nie purkam, bo jestem na czczo. Teraz trenuję na czczo i dopiero po treningu jem największą ilość chyba kalorii i dlatego wtedy pierdzę dużo. Dlatego wtedy dużo pierdzę. Nie, no tak poważnie to za mną jest parawan, tam się laski masują. Po lewej jakiś trening się robi. Ja zawsze jak tu przychodziłem, byłem sam, kurwa. Myślę, że przyjdę sam, będziemy odpierdzać maniany. Ja tu, kurwa, jestem taki skryty. Słabo. Nic nie jadłem od rana, tak, ja na czczo trenuję. Waliłem od 5 rano kokainę, ale mi nosi. To dla was, chłopaki. Tu się mi kamerka obróciła, jestem, tu lepszy widok chyba, co? Sorry. Ze sto mi jest tak ty na dzisiaj. Tego wam chyba pokazywać nie będę, bo mi siurek czasem wyskakuje z nogawy, kurwa, nie chciałbym mieć przypału. Będę pływał na tym gównie.
Idę popływać przez 10 minut. Patrzcie, dziewczyny za mną chodzą. Prawdziwe dziewczyny, prawdziwe, nieudawane, kurwa, wariacie. Siema, Kubon ma większy nos. No, jakoś muszę to przeżyć. Myślę, żeby zajebać barana w ścianę mordą. Spuchnie mi wielki nohal. No i Kubon na drugą lokatę zostanie zepchnięty, a ja będę liderem. No cóż, trening taka średniowa. Troszkę słabiutko poszło dzisiaj. Na siłownię chodzę wszędzie. Staram się unikać po prostu ludzi, bo ich nienawidzę. No wszędzie śmigam na siłkę. Ale docelowo marzę o tym, żeby mieć swoją siłownię i sobie tam drzeć mordę, nago ćwiczyć, kurwa, walić konia do lustra, jednocześnie pompując bicepsy. No ale niestety muszę jeszcze sporo zaoszczędzić pieniędzy. W końcu to z tym treningiem po 5 piwach. Widzę, że jesteś świeżakiem nowym, bo zazwyczaj to nowicjusze piszą. No cóż mogę ci powiedzieć, niedługo będzie, niedługo będzie. Nikumaty świeżak, on jeszcze nie wie, co go kurwa czeka. Na rok się daje dupy, tylko cicho. Psiarnia, spierdalamy, zaraz nas dogonią. O co chodzi z tym treningiem po 5 piwach? A to taki bait dla gimbów wymyśliliśmy, że zrobimy kiedyś trening po 5 piwach, że będziemy pić i trenować, nie? I niektórzy naprawdę myślą, że na serio to zrobimy i debile pytają. Więc taki mityczny trening. Ale jak już będę się kończył za jakieś 2-3 lata, już mi fame spadnie i będę już musiał bić się we fame MMA, robić siebie debila, no to wtedy zrobię trening po 5 piwach, żeby widzowie chociaż do mnie wrócili. Ale już nie wrócą, będę miał 33 lata, kurwa, i upadnę na samotno.